Poniższy film nie jest filmem instruktażowym i w żadnym wypadku nie należy naśladować pokazanych w nim działań. Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w tej chwili pod drzewkami, zaraz przy wejściu czy wyjściu z jaskini w Pierdolu. Celowo nazwy jaskiń pozostają umowne, ponieważ nie chcemy, by ten film znalazł naśladowców. I dzisiaj za namową Jakuba Pateckiego zostaliśmy oddelegowani, by razem z Kawiakiem, który w tej chwili jeszcze jest w jaskini, przejść całą jaskinię w Pierdolu razem z tym zawodnikiem. Pozdrawiam. No i nie ma co bić piany. Uwaga! Dalsza część filmu może nie być przyjemna do oglądania dla osób z klaustrofobią i wszelkimi lękami związanymi z brakiem przestrzeni. Ej, ja mam lampę nie włączoną. Włączyłem lampę. Na Supermana? Do niektórych zacisków trzeba było wejść w pozycji na Supermana, czyli jedną ręką z przodu i właściwie ruszasz się odpychając stopami od ziemi, bo to jest jedyna część, którą możesz normalnie ruszać. Wygląda na ciasne. Dobra, i teraz która ręka wzdłuż ciała? Z tą kamerą to się idzie jak się odbije. Przez to, że trzymałem lampę, nie mogłem się rękoma odpychać od podłoża, więc jedyne co pomagało mi w jakimkolwiek przemieszczaniu się, to były ruchy stopami, odpychanie się od tej śliskiej gleby. No to był hardcore, to był hardcore. Z tą kamerą to jest 0 na 10. Jak on został? Zresztą no z kamerą się idzie tak sobie. Tu nie mogę. Kurwa! Daj tą kamerę teraz, bo tutaj przypadnie. Się nie mogłem ułożyć, wiesz? Teraz zjeżdżasz tak, o, jak chcesz hamować, to rozpierasz ręce i plecy, nie? Dobrze. W ten sposób, bo tu jest za wąsko, tak, czyli robisz tak, plus nogami oczywiście będziesz celowała tam, gdzie ja ci powiem. W pewnym momencie trzeba było zjechać do korytarza, więc jasne było jedno. Nie ma już powrotu. No i lecisz. Tak, wszystko jest okej. Okay. Jeszcze masz no niecały metr do podłogi. Zjeżdżaj sobie, zjeżdżaj, spokojnie. Bardziej w tą, tutaj, tak, jesteś. Zuch, dziewczyna. I teraz ty nagrasz go z takiej samej perspektywy jak ja i też jego nogi nakierujesz na to, nie? No dobra, dajesz, nie? Poczekaj, wolniej. No, złącz nogi. Do przodu je teraz, no i w dół. Tu. W dół, masz kawałeczek, już stoisz. Stoisz. Czekaj. Dobra. Inflacja mogłaby wziąć przykład ze mnie. I tym zjechaliśmy. Elegancko. I teraz na dół. Kawiak. Przodem czy tyłem? To za to bliska.
Co takie czerwony się zrobiłeś? Podjarałem się, wiesz, bo rosa wypięta cały czas. No nie? To jest pierwsze miejsce, w którym możemy zamienić kolejność, jeżeli macie ochotę. To jest też pierwsze, jedno z ostatnich miejsc, w których będziecie mogli oderwać brzuch od podłogi. Po drodze też trafiliśmy do dwóch salek, w których mogliśmy się zamienić miejscami. No i to też nie było za wygodne, bo w niektórych miejscach po prostu trzeba było się przeciskać przez siebie. Bo od tej pory już będzie tylko gorzej. To jak chcecie teraz? Możemy zmienić. No dobra. Tak, kaski zdecydowanie na propsie. O, tu będzie chyba kaski miał problem się zmieścić, co? Zmieści się, pierdol. Tak? Nie szukaj problemów, jeszcze nie wszedłeś. Dobrze. Być może wcale ci ten problem nie znajdzie. Mimo wszystko trudno jest wyzbyć się takich myśli, takich emocji, zwłaszcza, że jesteś kilka metrów, jak nie kilkanaście metrów pod ziemią, w tak ciasnej rurze, że nie jesteś w stanie się ruszyć w inny sposób niż pełzając. Mam nadzieję, że będzie płotko, bo się lepiej... Tak, jest się zjeżdża. Sympatycznie. Ślisko. Marcin, Pawty ci wytłumaczy, jak dojdzie tutaj do mojej pozycji, wtedy ty je wytłumaczysz, teraz ja to powiedziałem, nie? Jak jest? Nie wiem, co mnie tu ciągnie. Tak a propos, nie wiem, pamiętasz ten z Conana, jest ten taki mem z tym odbiegającym kolesiem w czaszce, z czaszką no, na z głowy. No, no. No, to tam jest coś takiego. To jest chyba z Herkulesa, Szkieltor to był. No, ktokolwiek to no. Tam był, nie? W każdym razie on tam w jednym tekście walnął. No, byłeś w swojej matce dłużej niż w jakiejkolwiek innej kobiecie na świecie. Miłego wieczoru, przyjacielu, i odbieganie. Słuchaj, tu zjeżdżamy na dół i nogami w prawą stronę, a w lewą stronę od razu będziemy się kierowali, nie? Dobra, ja się chowam, bo tu mnie zaraz będziesz zawalał rzeczami. Jest jakieś głęboko? Nie. Nogi na twoje prawo, a ty będziesz wchodził w lewo. I nogi tu. Tak, dobrze. No dajesz tu do mnie, dajesz. Co ja mam piach w oczach? Tak no tak. Życie, będziesz miał więcej, w ustach i w cipie będziesz miał piach. I tak? No. I teraz tu? Tak. No dobra, na no plecach? Tak. Nie, na brzuchu, ja jestem na plecach, bo tutaj zaraz gdzie jestem, wrócisz się na plecy, zobaczysz dlaczego. I zobacz, tutaj też, ta ręka, która idzie przodem i z dołem, ona idzie do przodu. Tak? Cały czas musisz mieć ją wyprostowaną przed tym, żeby ci nie została w tym, a druga płasko przy ciele. I tu wchodzisz na plecy, jak chcesz dać. Oła! O jest! Tak? Dobrze idę? Tak. Aha. No jest, faktycznie. Ale jak się wyślizgam, to przejdę. Dobra, to teraz się zbliżamy do niszczyciela uśmiechu, moi drodzy. To jest tu za ścianą po lewej stronie mojej. No dobra, to ja wchodzę w niszczyciela uśmiechu. Moment, który Kawiak nazywa niszczycielem uśmiechu, faktycznie potrafi odebrać uśmiech, myślę, że z twarzy niejednego, chociażby dlatego, że na samym środku pojawia się taki wypukły kamień, który no, może odebrać nawet możliwość oddechu. Kurwa, Kawiak! Ja pierdolę! Ja pierdolę, Kawiak! Tu bardziej staraj się na swoje lewo. Aha. Żeby ten najniższy kawałek ominąć, żebyś się w nim nie zaklinował, nie? No.
Dobra. Kurwa, kawiar! Dobrze, kurwa. Trzeba iść. Dobra, jest ciasno, ale kurwa, zrobimy to. Pokonałeś liście ciele uśmiechu, wiesz co jest dalej? Jeszcze dwa. Jeszcze gorzej. Nie. Tak myślałem. I co, chcecie zamienić kolejnością? No możemy, nie? To ty musisz się, Pawcio, w takim razie nogami wsunąć w tą dziurę, która jest teraz za moją dupą. Tam się wsuniesz jak garaż, wtedy cię mija Rosa. I idziesz za nią, nie? No dobrze. Daleko jeszcze? No, nie jesteśmy jeszcze w połowie. A to ja sobie... Jeszcze daleko. No dobra. Pamiętasz, Pawcio, że ty tam chowasz się nogami, nie? Tak. W tą szparę tam. Tutaj? No, tam się musisz nogami chować. W ten sposób. Ale jak ona się ma przejść tutaj? No, ona ma przejść po tym, gdzie ty teraz leżysz, bo jak ty się wsuniesz nogami w tą szparę, no to zrobisz jej miejsce do mnie, nie? Tak, jak teraz? No, kurwa, nie widzę. Tak, trochę jak teraz. No, ona się gdzieś tam musi zmieścić. Macanko macie już przećwiczone. Wzdłuż. No, masz iść na mnie, do mnie. Zmieścisz się? Musi. Zmieszczę się. Tylko mnie nie kop. Dobrze, Pawcio. Nie kopię. Cię nie kopię. Nie kop. Jak już dojdziesz do mnie, klepnij mnie w nogę. Słuchaj, tutaj na prawym boku i znowu nogę na dole, a lewą się będziesz podciągała tutaj gdzieś. Lewą nogą? Nie, prawa. Ręka na dole, a lewą się gdzieś podciąga. Lewa ręka na dole, prawa ręka. No, czekaj, czy ja tu, no, a nie przełożę tu ręki? Nie, tą rękę na górze się łap. Nie przełożę tu ręki, dobra. No to musisz ją ze sobą ciągnąć. Gdzie się muszę, gdzie się muszę przepchać. Ja idę tam, gdzie Rosa? Nie, ty idziesz w drugą stronę i tam umierasz. Jak w drugą? Kamera może patrzeć na ludzi, takie pozycje jak ty teraz, w takim stanie jak ty. Jestem już zmęczona, wszystko mnie boli, spocona, ale muszę, bo nie widzę. Szkoda, że nie widać twojej miny, nie? Masz po prostu pożywkę z takich osób. Mam, jak my, nie? Mam. O, tu jest trochę miejsca. Będziesz szła prosto, możesz już powoli zacząć iść. Jak prosto, sam mam iść tak? Tak. No dobrze. Zuch dziewczyna, gubik! Czekamy tam coś niebezpiecznego. Poczekamy na Pawcia jeszcze. Chyba, że chcesz się minąć z Pawciem, żeby on poszedł pierwszy. Bo ja już za nami nie idę tam. Jak to? Normalnie. Zajebiście. Eksplorujmy.
To co, Pawcio, chcesz iść pierwszy? Nie wiem. Mogę iść, nie muszę. No to go pójść pierwszego. No to idź pierwszy. Musisz się tu jakoś wyminąć. Zapraszamy, nie? Tam, tak? Jedziesz cały czas prosto, aż w końcu zrozumiesz. Ja p***ole! Kawiak, k***wa, kawiak! Idziecie w stronę światła! Kurwa, kawiak! Kurwa, kawiak! Ile mamy jeszcze? No już ponad połowa, tak już bliżej niż dalej. O, może stanąć. Rosa, ja myślę, że to już jest wyjście. Że co? Że to już jest wyjście. Myślisz, że on nas robi w chuja? Tak. Kurwa, kawiak! Kawiak, kurwa! Żyj pizda. Kawiak, kurwa, no! Kurwa! Co? Tu? No. Kurwa! Kurwa, kawia! Ja pierdolę! Dajesz, Rosa, już 60%. Wiedziałam. Przeczytaliśmy, nagraliśmy to, że chuja na stronie. Powiedzieliśmy specjalnie, teraz będziemy się drzedali, bo na stronie w chuja tam nas słyszą. Myślę, że będzie w chuj ciężko, nie? Ej, ja chcę jeszcze raz, super. Zajebiście w chuj. Jak super. Zajebiście w chuj. Pamięci. Zajebiście. Jaki czas? Godzinka. Także bardzo dobry czas. Piąteczka, Rosa. Gratuluję. Zaliczyliście jaskinię w pierdolu. W czasie niemalże rekordowym z nagrywaniem. A jak myślisz, uważasz? Jak ty uważasz, jak długo tam byłaś? Myślałam, że z półtorej godziny. Ja myślałem, że z 40 minut. Aha, czyli to dość duży rozbieg, no. Ja pierdolę, ale... Serduszkowali, zajebałem się w łokieć, bardzo mnie boli. Super, nie? Bardzo dziękuję najwytrwalszym za obejrzenie całego filmu. Zachęcam i zapraszam Was do lajkowania, pisania komentarzy, udostępniania tego filmu, jak również szkalowania Kubańczyka. Całkiem prawdopodobne, że w trakcie mojej gadki w tym filmie będziecie w tle słyszeli jęczące zwierzątko. To jest mój piesek. O właśnie. Miniu.